Drodzy Państwo, myślę, że już możemy zaczynać z ogromną przyjemnością, także osobistą. Chciałbym zaanonsować początek spotkania z bohaterem i autorami ogromnej, monumentalnej, tak? Chyba dobrze powiedziane. Monumentalnej monografii Grzegorza Rosińskiego pod tytułem Grzegorz Rosiński, którą zawdzięczamy ciężkiej pracy tu obecnego Patryka Gomera. Syna Grzegorza Piotra, który jest wymieniony jako współautor tej pracy. No i oczywiście też gościmy bohatera, który, bez którego cała ta sprawa po prostu by się nie pojawiła. Ja się nazywam Wojciech Mirek i miałem przyjemność tłumaczyć na język polski te... Myślę, że możemy zacząć bardzo standardowo, ale zanim padnie pierwsze pytanie o genezę tej książki, to ja chciałbym przedstawić autora. Patryk Gomer jest instytucją, jeżeli chodzi o frankofoński rynek wiedzy o komiksie. Jest autorem ogromnej masy fundamentalnych dzieł. Ja nie przywiozłem tutaj słownika, światowego słownika komiksu Dictionnaire Mondial de la Bande Dessinée, wydanej przez wydawnictwo Larousse, bo jest za ciężka po prostu. U mnie stoi i zajmuje mnóstwo miejsca na półce. Tutaj mam taką małą książeczkę It Totem la Bande Dessinée. Oprócz tego, to jest cała masa dzieł historycznych, monograficznych, wywiadów z autorami. Jeżeli zajrzycie do internetu, znajdziecie sporo prac, które Patryk wykonał. Jest również sprawcą całej masy wystaw, więc jest to osoba niezwykle... Larousse. Dziękuję bardzo. Właśnie, to było jedno z moich pytań, czy Patryk zaczął się uczyć mówić po polsku przy okazji pracy nad tą książką, ale to później. Myślę, że zaczniemy od prostego pytania. Kto z Was wpadł na ten pomysł, i żeby taką książkę stworzyć? Kiedy to się stało, jak wyglądał proces dochodzenia do pracy nad tą książką? Je dirais que c'est avant tout une liste. Alors, je suis désolé, hein, je vais vous parler en français, donc il y aura des. Piotr va assurer la traduction. Przepraszam, będzie mówił jednak po francusku. Całkiem nieźle sobie radzi z kilkoma słowami. Voilà. Ja będę tłumaczył. Ce genre d'ouvrage ne peut se concevoir que. Je dirais soutenu par une solide amitié. C'est avant tout un livre d'amitié. Donc, il se trouve que la famille Rosinski est pour moi évidemment très chère à mon cœur, hein, que ce soit évidemment Grégor. Przede wszystkim jest to owoc przyjaźni wieloletniej i kontaktów w zasadzie rodzinnych, które mam z rodziną Rosińskich od lat. Voilà. Et au-delà de Grégor, évidemment, Kasia, donc la regrettée, évidemment, femme de Grégor, et les enfants. Donc les enfants, que ce soit Piotr, Barbara, Zofia. Czyli książka jest też owocem przyjaźni z całą rodziną, z dziećmi Grzegorza, ale również z jego połączoną Kasią, która była na początku tego projektu już wiele lat temu. Et avant de concevoir ce livre, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en Pologne. Et c'est je me disais là, je reviens là après 25 ans d'absence, mais une des premières fois où je suis allé en Pologne, c'était vers les années 89-90, où je suis allé aux Beaux-Arts de Varsovie rencontrer Piotr. La première
pierwszy raz, kiedy spotkaliśmy się, już wtedy w zasadzie zaczęliśmy rozmawiać o tego typu wspólnym projekcie. To było ponad 25 lat temu, kiedy spotkałem się z Piotrem na Akademii Sztuk Pięknych na początku lat 90. Voilà, pour une série d'articles pour un journal graphique dont je m'occupais, mais c'était surtout aussi la possibilité après de me lier d'amitié, donc évidemment avec Grégor. Et puis au-delà du travail de Grégor, moi ce qui m'intéressait dans cette idée de livre, mais qui n'est née que des années après, c'était d'établir une sorte de fil rouge entre ce petit garçon né en 1941, quoi, hein, donc à Stalova-Vola, Grégor, et puis au fil et à mesure, évidemment, Tangal, toutes les autres séries, mais au-delà de ça, ce qui m'intéressait, c'était bien sûr l'œuvre, mais l'homme. Et l'homme est tellement attachant que, à un moment, on s'est dit, on va faire un livre. Zacząłem się interesować źródłami, korzeniami Rosińskiego. Zacząłem zastanawiać się, jak przedstawić w jakiejkolwiek formie, ale jak przedstawić autora Torgala, jego korzenie. Voilà, mais je ne vais pas que parler, donc je vais laisser la parole aux autres. No to kontynuując, formuła tej, interesuje mnie pomysł na formułę tej książki. Czy to od początku było pomyślane jako właśnie taki wywiad rzeka, czy brał Pan pod uwagę również taki wariant, że Pan napisze książkę o Rosińskim własnymi słowami? Alors ceux qui ont eu le bonheur de faire des interviews avec Grégor savent que l'exercice est parfois pas toujours facile. Ci, którzy kiedykolwiek mieli okazję, szansę, przyjemność przeprowadzać wywiady z Grzegorzem, wiedzą, że nie jest to zawsze zbyt prosta sprawa. C'est-à-dire qu'on part avec une sorte de petit canevas, de petit plan établi, avec une série de questions-réponses assez classiques. Et très vite, on dévie du sujet. Można sobie wyobrazić oczywiście plan, przyjść z gotową wizją takiego wywiadu, natomiast bardzo szybko okazuje się, że się znalazł już 100 tysięcy kilometrów dalej, gdzieś indziej zupełnie. Donc au départ, évidemment, tout est relativement simple, et puis au fur et à mesure, on se retrouve avec des tonnes d'informations sur le cinéma polonais, sur l'histoire polonaise, sur la peinture du 19e, autant de sujets qui passionnent Grégor. Czyli z prostego planu okazuje się, że ląduje się raptem w historii malarstwa, kina, w historii sztuki, we wszystkich tematach, które pasjonują Grzegorza. Et très vite, en discutant justement avec Piotr, avec Grégor, entre autres, avec Kasia, on s'est dit que ce livre, ce n'est pas uniquement un livre, entre guillemets, ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, sur un auteur de petit Mickey. Szybko się zorientowaliśmy, że rozmawiając z Piotrem, z Kasią i Grzegorzem, że to nie będzie książka o rysowniku myszki Miki. Aczkolwiek animując oczywiście. Voilà, c'est en gros l'itinéraire. Voilà, l'itinéraire d'un enfant du 20e siècle, de la seconde moitié du 20e siècle, qui a grandi dans un pays qui était encore communiste, qui va connaître une carrière internationale. Et puis tout ça, bien au départ, ça fait un livre, et puis après ça devient un gros livre, et puis après un beau livre, je l'espère, et grâce évidemment au travail notamment de Piotr et de toute l'équipe éditoriale. Et là, on commence à entrevoir que on va faire autre chose, on va plutôt faire un livre d'art plutôt qu'un livre sur simplement un auteur de bande dessinée. Je vous dis, ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, hein, c'est clair. Je szybko się zorientowałem, że będzie to bardziej historia człowieka, który wychował się w pierwszej połowie XX wieku i historia
historia sztuki tego człowieka. Bardziej będzie to książka o, książka sztuku, o sztuce niż o komiksie. Ale proszę również nie odbierać słowa komiksu w moim zdaniem, jako określenie pejoratywne. Et là, et c'est là qu'intervient justement cette histoire d'amitié que je, bah, dont je parlais au départ, et le fait qu'on se réunit ensemble, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire globalement le plus beau livre du monde. Évidemment, il y a un peu d'ironie dans tout ça, mais il faut vraiment qu'on ne loupe pas notre coup. Et c'était le but justement de travailler en pure amitié avec Grégor et avec Piotr. Przyjaźni z Piotrem i z Grzegorzem i założyliśmy sobie, że po prostu będzie to najpiękniejsza książka świata. Chcieliśmy dorównać naszym założeniom. Żeby powstała taka książka, potrzebna była wielogodzinna, właściwie duża ilość wielogodzinnych rozmów. Kiedy odbyła się pierwsza rozmowa, jeżeli pan pamięta? Kiedy skończył pan tę pracę wywiadowczą i ile godzin materiału po tym zostało? Ile z nich zostało wykorzystane w książce? En fait, tout a commencé, on va dire, au seuil des années 2000, 2002, 2003. Tout ça est assez vague, parce que ça s'est pas fait d'un seul tenant. Zacząłem pracować na tym na początku roku mniej więcej 2003, ale oczywiście ciężko powiedzieć, ile czasu to trwało. To wszystko trwało latami i nie była to ciągła praca. Il fallait tenir compte d'un emploi du temps de chacun. On a chacun, Grégor et moi, quand même des activités assez intenses, Piotr également. Donc, globalement, on a commencé à faire des interviews comme ça sous forme de libre. C'est-à-dire qu'on ne se donnait pas de limite, on se voyait un jour, deux jours, trois jours. Ça pouvait être en Suisse, où demeure Grégor. Ça pouvait être à Paris, où moi j'habite. Ça pouvait être parfois à Bruxelles. Ça ne s'est pas fait en Pologne, mais ça aurait pu se faire évidemment en Pologne. Parfois à Saint-Malo, au festival de Saint-Malo. Spotykaliśmy się nieregularnie przez wiele lat, przy różnych okazjach, często nieformalnie, przy okazji festiwalów w Saint-Malo, czy w Szwajcarii, czy w Belgii, czy we Francji. No nie było okazji w Polsce, ale też nie było powodu. Wiele lat nieregularnych spotkań bez zbierania materiałów po prostu i na przy każdej okazji. Donc tout ça a duré des années, parce que voilà, c'est-à-dire qu'on voulait faire ce livre, mais on ne voulait pas le faire n'importe comment. Donc petit à petit, il y a des chapitres qui commençaient à se dessiner, qui étaient, on va dire, relativement faciles. Un chapitre comme Torgal, on voit, bon, il y a un début, il y a un prolongement, etc. Sur toute la partie polonaise, que beaucoup de gens, enfin en tout cas moi, en tant que lecteur, on va dire français, je le connaissais assez mal. Je connaissais évidemment grâce notamment au travail de Piotr qui avait fait une remarquable exposition il y a une douzaine d'années à Angoulême. Et puis petit à petit, bah, je me suis dit, cette matière-là, elle est complètement inédite, en tout cas pour le public français qui au départ était le public visé. Moi je suis ravi évidemment qu'il y ait cette édition. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah. Alors, le début de ma phrase. Je parle trop vite. Et je parle trop. Voilà. Non, mais tout ça pour dire que, effectivement, je passe. Chodzi, że z tego chaosu, z tych zbieranych informacji przez lata zaczęły pojawiać się rozdziały same z siebie. Oczywiście Torgal był w sumie najprostszym i od tego zaczynałem. Natomiast cała ta część polska, którą znałem słabo, mimo że kilka pozycji wcześniej do mnie dotarło, była dla mnie zupełnie nowością i w to się bardzo pogrążyłem w tym. A szczególnie w wystawie, którą zorganizował Piotr 12 lat temu w Angoulême, retrospektywnej wystawie swojego ojca. Y
Czy ma pan w tej chwili świadomość, ile materiału, bo rozumiem, że to były nagrywane spotkania, rejestrowane, ile materiałów tych rozmów istnieje, ile godzin materiałów, ile z nich zostało wykorzystane, jaki procent tego, co, o czym rozmawialiście, weszło do książki? Je n'ai pas compté. Il y chouette. Ouais, on va dire des ça existe. Des dizaines d'heures, mais comme je disais, avec Grégor, on parle de tout. Et pas forcément dans l'idée de faire le livre. To są dziesiątki godzin nagrywania i niekoniecznie nagrywania wywiadów w celu zrobienia książki. Po prostu włącza się magnetofon i jak się okazuje, że się rozmawia o czymś zupełnie innym, co się może nie przydać w książce. Z mojego punktu widzenia to są setki godzin. On peut parler de bande dessinée, bien sûr, mais aussi de littérature, de cinéma. Czyli oczywiście rozmawialiśmy o komiksie, ale dużo więcej o literaturze, czy równie dużo o literaturze, czy kinie, filmie. Donc une partie a été utilisée pour ce livre, et le reste, ce sont des beaux souvenirs pour nous. Czyli część, drobna część z tego została użyta do książki, a reszta jest naszymi wspaniałymi wspomnieniami. Teraz pytanie do Grzegorza, do ciebie. Jak ty zareagowałeś na tą propozycję, że taka książka powstanie? I ja rozumiem, że troszeczkę zostałeś oszukany, bo rozmawiali z Patryk z tobą rozmawiał o zwykłych sprawach, a później zrobił z tobą książkę. Czy też miałeś takie poczucie, że teraz trzeba sobie zacząć przypominać, wyciągać z zakamarków pamięci całą swoją przeszłość? Czy to było takie doświadczenie? Wiesz, ta książka, ona powstawała, to nie było tak, że w jakimś momencie ona zaczęła powstawać, ona po prostu powstawała cały czas, jak Patryk mówił. Co to słychać, mnie czy nie? To dobrze. Ale może niedobrze, bo ja właściwie nie mam do powiedzenia, bo wszystko jest tutaj już. Jak opowiem książkę, to kto kogo zabił, to już nikt tego nie przeczyta. Po co? Taki suspens. Jak jeszcze go nie ma, bo to ona, właściwie ta książka, mimo że już wyszła, ale ona stale powstaje. Ponieważ to jest, takie pytanie mi zadawano, czy to jest jakieś zwieńczenie, jakieś ukoronowanie. No nie jest, bo ja wciąż funkcjonuję, wciąż żyję i mam nadzieję, że to jeszcze potrwa sporo czasu, jeszcze będę denerwował moich odbiorców. Co robię i dlatego jeszcze może, nie wiem, może drugi tom wyjdzie, bo obrazki cały czas powstają. I to jest historia właściwie, nie wiem, czy to moja jest, czy to jest Rosiński. Nie, to jest historia faceta, który robi obrazki, różnego typu obrazki. Kwestia taka, kwalifikowanie mnie, ja dlatego mówiłem, że przecież nie jestem, unikałem tego szufladkowania, że jestem rysownikiem komiksu, bo ja tak. No to jaki rysownik, jak on ten nie rysuje, tylko maluje, no to malownik, no bo malarz komiksu to nie wiadomo co to jest. Twórca komiksu, robi obrazki. Jakie obrazki? No różne, bo komiks to jest tylko jeden ze środków wyrazu, to jest to, co. Bo lubię historię, lubię anegdoty w malarstwie na przykład. To, co zawsze było straszliwym grzechem zwalczane przez moich profesorów różnych w ciągu mojego życia. A ja to uważam, że nie ma sensu. No, obraz, który nic nie mówi, no to co, obraz należy do komunikacji wizualnej. Komunikacja to jest to, żeby był nadajnik i odbiornik, no, żeby się komunikować. Żeby to było zrozumiałe, żeby to było tak jak mówił Erzy, ten twórca, Tintina. Że komiks to jest, musi być czytelny i wiarygodny. I to jest to, no, czytelny, czyli musi coś może otrzymać z tego, żeby wszystko wiedział. No i wiarygodny, żeby. To wiadomo,
Ja nic innego nie robię, tylko to staram się cały czas aplikować tą dewizę, żeby to było czytelne i wiarygodne i żeby opowiadał, mam cudowny środek do przekazywania literatury wizualnie. To i tak dalej, i tak to się dalej ciągnie i będzie się ciągnęło, dokąd, póki mi sił starczy. Dobrze, tom drugi w przygotowaniu, tak? Rozumiem, że rozmowy kolejne trwają. Oprócz tego, że to jest wywiad rzeka, to jest to również ogromny album z niesamowitą ilością ilustracji. Właściwie to jest całe życie Rosińskiego w obrazkach. No i oczywiście natychmiast pytanie o koncepcję. Czy to od początku miało być, jak zaczęliście myśleć o książce, to mieliście wyobrażenie, że to przybierze takie rozmiary? Bo chyba wcześniej tego typu publikacji to ja nie znam, aż tak kompletnej, aż tak pełnej. Ta publikacja miała się wpisać w serię, którą wydawnictwo Lombard wydawało od lat, tak zwaną Nasi autorzy. Formatu trochę większego niż klasyczne komiksy z twardymi okładkami. Natomiast bardzo szybko się zorientowaliśmy, czyli tak chyba z pięć wcześniej z różnymi autorami. Byli tam był Derib, Tibet i tak dalej, więc nie Patryka zresztą autorstwa też. Ale szybko się zorientowaliśmy, że ta książka wychodzi kompletnie poza kadr i w formatu, i ilości. No i inaczej też byliśmy zainspirowani zupełnie do zrobienia tego. Większość tych rysowników, którzy byli w serii Nasi autorzy publikowanych, mieli jeden styl, mniej więcej on był przez te wszystkie strony opisywane. Tutaj znaleźliśmy się z człowiekiem, który robił w zasadzie wszystko. Od ilustracji dydaktycznych, komiksów, poprzez obrazy historyczne. Dużym problemem było znalezienie klucza do przedstawienia tego. Czy ma to być klucz chronologiczny, czy tematyczny? No więc bardzo szybko się okazało, że chronologia jest niemożliwa, ale może stworzyć tam pewien kręgosłup, pewną konstrukcję. Chronologia tyle nie jest możliwa, że niektóre z tematów trwały w międzyczasie przez wiele lat, no chociażby Torgal, a w międzyczasie pojawiały się bardzo różne rzeczy. No, trudno było podzielić temat Torgala, poprzecinać go jakimiś innymi historiami, w związku z tym faktycznie jest blok torgalowy. Ale pojawiają się wcześniej, czyli już nie chronologicznie, rzeczy, które były robione później, czyli tematycznie. No, my staraliśmy się stworzyć coś strawnego, z czegoś, co naprawdę jest ogromną bazą, ogromną ilością materiałów. Ale chyba największą przyjemnością w tym było z Patrykiem i mną taka zabawa, jak przypomnieć ojcu, jak przypomnieć mu to, kim naprawdę on jest i co, że ktoś, kto siedzi 30 lat w zasadzie w jednym komiksie, jednym stylu, jest jednak ciągle wszechstronnym autorem i który może w zasadzie w każdej chwili, jakby chciał, żeby nie czuł się więźni pewnego tematu przez tyle lat, jakby chciał, mógłby znowu wskoczyć w dowolnym momencie w ilustrację dla dzieci, jakby chciał to robić w ilustrację, w obrazy, w malarstwo i tak dalej. No, za nami, może nie w Kapitana Żbika akurat do końca, nie o to chodziło, ale i to jest fajne, bo to jest dla nas też w naszej pracy stało się to takie narzędzie w pewnym sensie. No, ta książka została we Francji wydana już półtora roku temu. Żeby mieć pod ręką też taki materiał do dyskusji, zobacz, a może tak, a może tak, a może tak. Pamiętaj, nie musisz ciągle robić tak samo. Zrobiliśmy sobie sami też przyjemność tego. Też nie odpowiedziałem dokładnie na pytanie. Ale chyba mniej więcej jesteśmy w odpowiednim spektrum. Następna sprawa. Kolejnym bardzo ważnym elementem tej książki są, jak to zostało sformułowane, świadectwa, czyli wypowiedzi, wywiady albo teksty o Grzegorzu
które płyną z ust jego przyjaciół, współpracowników. No i tutaj też no, kolejna ogromna praca. Jak wyglądała ta część książki? Czy dobór autorów, którzy zostaną tutaj zaproszeni, to była sprawa od początku zaplanowana, czy to się zmieniało? Z kim najtrudniej się rozmawiało? Je dirais qu'il n'y avait pas vraiment de difficultés. Voilà. Il y avait la, évidemment les, on va dire, les complices, collaborateurs, tout dépend évidemment, comme, voilà, qui ont travaillé avec Grégor. Les auteurs évidents, hein, quand je dis les auteurs évidents, c'est évidemment les scénaristes, hein, que ce soit André-Paul Duchâteau, Jean Van Damme, Jean Dufaux. Ceux qui ont côtoyé effectivement Grégor à un moment ou à un autre, je pense à Cass, qui après reprendra Hans. Klucz wyboru był dosyć prosty. Byli to oczywiście autorzy, współautorzy, ludzie, których znałem też od wielu lat i którzy współpracowali z Grzegorzem, ciągle żyjącym. Et parfois, je dirais la divine surprise, parce que ce genre de livre en réserve forcément des dizaines. Ça a été l'intervention notamment d'un homme qui s'appelle Carlos Blanchard. Największą niespodzianką dla mnie to było skontaktowanie się z, czy zaskoczeniem było skontaktowanie się z człowiekiem, który był ważną postacią w historii Grzegorza, Carlosem Blanchardem. Qu'on a retrouvé presque par hasard, bon, pour la petite histoire, Carlos Blanchard a été lui-même éditeur, mais pas du tout éditeur de bande dessinée, éditeur de cartes postales à Bruxelles. Carlos Blanchard, prawie go przypadkiem spotkaliśmy, on był wydawcą sam kiedyś, ale nie był wydawcą komiksów, tylko pocztówek w Brukseli. A accueilli Grégor vers les années 75. W okolicach roku 75 przyjął Grzegorza. Soit donc deux ans, un an, disons, avant la naissance de Torgal. Mniej więcej w okolicach Torgala. Et avec Grégor, qui parlait pas français à l'époque ou très peu, a fait le tour des éditeurs de Bruxelles. Z Grzegorzem, który prawie nie mówił wtedy po francusku, zrobił tournée wydawców brukselskich, których Carlos znał. Wydawców komiksowych, już nie ilustracyjnych. Dla uzupełnienia, faktycznie szukał w Polsce wcześniej rysowników do pocztówek, do swojego wydawnictwa pocztówek i kalendarzy. I trafił na ojca. Myślał, że faktycznie no, ten facet nie będzie mi robił pocztówek, ale znajdę mu wydawców komiksowych, na pewno jakiś się zainteresują. Zaprosił go do Brukseli i przedstawił kilku, z którymi... Et alors que justement on avait un peu perdu sa trace, un jour on se retrouve avec Grégor, avec Piotr, à la foire du livre de Bruxelles. Le livre était déjà, j'irais, sur les rails. On avait déjà commencé le livre. Et wiele lat później, przypadkiem, trafiliśmy wspólnie na targach książki w Brukseli, na jego stand z jego publikacjami. I on tam, Carlos, stał. 5 lat później. I tak się po latach spotkaliśmy. Zresztą zdjęcia są w książce tego spotkania. To bardzo wzruszające i przemiłe spotkanie. Człowiekowi, któremu w zasadzie Grzegorz zawdzięcza otwarte drzwi w wydawnictwach belgijskich. I Piotr me dit, mais il y a Carlos Blanchard, là, quelques stands plus loin, on le rencontre. Évidemment, on le rencontre, moi je le rencontre, il me raconte évidemment l'histoire de Grégor avant qu'il soit connu, j'irais en Occident, entre guillemets, et là on se dit, bah oui, il y a des choses qu'on ne verra pas ailleurs, qu'on n'entendra pas ailleurs, et ces genres d'éléments, on va surtout pas s'en priver. Et voilà comment cette petite surprise, mais il y en a eu des dizaines, comme ça. No to było faktycznie miłe spotkanie. Prosiłem Piotra, żeby mnie zaprowadził do Carlosa i wykorzystałem to oczywiście spotkanie.
zupełnie na przeprowadzenie wywiadów, które znalazły się w książce. I później zresztą też trochę słowo tłumacza. Patryk się spotykał z Blanchardem, żeby się dopytać dokładnie o detale. No ja dodam od siebie, że faktycznie Carlos był przemiłą i jest dalej przemiłą osobą, która uwierzyła w chatę i dla niego to było jak znalezienie skarbu. Po prostu człowieka, który kompletnie się nie spodziewał, że w Polsce ktoś tak może rysować. I poczuł misję, że ten skarb on musi pokazać, przedstawić wydawcom. Akurat rysunek był bardzo odpowiedni dla Lombarda, ale nie tylko. To nie był tylko Lombard wtedy, kilku innych wydawców. W każdym razie bardzo, bardzo wiele mu wszyscy zawdzięczamy jego zjazdowa. To chciałem powiedzieć o tym, że odpowiedni do Lombarda to było bardziej skomplikowane, ponieważ ja nie wiedziałem, co ja chciałem robić. Ja przede wszystkim nie chciałem stylu, tylko chciałem robić komiks. Opowiadać historię wyobraźni. I ponieważ były mi humorystyczne i dowcipy, wysokie różne klasowe, też w pewnym okresie czasu, jeszcze jako dziecko, oczywiście pisałem pod pseudonimami różne. I teraz są dwa wydawnictwa w Belgii. Jest Lomba, który ma gazetę Tenta. Jest Deepwee, który ma tygodnik nazywa się Spiru. Spiru jest w klimacie Gastonaga, w klimacie Frankena, Peyo, Strumfy czy Smurfy, jak się w Polsce mówi. Natomiast Lombard to był Jack Luce, Black and Mortimer, to były realistyczne historie. Ale realistyczne, to trzeba się zdecydować. Ja nie wiedziałem, nie mogłem się zdecydować, czy ja właściwie chcę zrobić realistyczny komiks, czy humorystyczny. I było tak, że rano się pojawiłem kiedyś w Spiru, w redakcji Spiru, i oni mówią, tak fajnie, ty wiesz, ty masz taki rysunek, taki śmieszny, mamy to pasowało, to może będziemy, to może zaczniemy jakąś współpracę. Ale po południu byłem w Tentenie. Będzie dokładnie to samo. Wiesz, ty masz taki realistyczny rysunek, fajnie nam by to pasowało, odpowiadało. No i znowu stałem na sytuacji. Znalazłem się, chciałem wybrać. Ja właściwie do tej pory nie mogę wybrać. A mnie los decydował. Trafiałem na ludzi takich jak Vanhamme, na scenarzystów. Ale jak mówiłem przedtem, na przykład Ivan Del Porto prowadził ten spinacz ilustrowany w Spiru, no to ja byłem już bardzo bliski poświęcenia się takim i robienia śmiesznych rzeczy. Ale no, właściwie to decydowało za mnie różni ludzie, których spotykałem po drodze. Fajni. I ja miałem przyjemność z nimi pracować. Ja scenarzysta do rzeczy realistycznych. Czy Henri Paul Bichatou, czy... Ale byli Jean-Claude Smith Le Benedict na przykład. Proszę, chłopak, który ze wspaniałą wyobraźnią. Zrobiliśmy tyle klasy fantastyczne, te różne fantastyczne wyspy do wyspy, co jedna to bardziej tajemnicza. To było śmieszne bardzo. Ja ciągle mam do tego jakoś czuję nostalgię, chętnie bym tego wrócił. Jeszcze nie jest skończona książka. Bez ostatniego rozdziału, że tak powiem. Które życie dopisuje. To ty zadałeś pytanie właśnie, czy jest materiał na następne. No na trzeci, już czwarty, na pewno dawno. Właśnie. Udało wam się zrobić książkę, która chyba jest jakimś przełomem, to znaczy jest nową jakością w dziedzinie biografii autorów komiksów, prawda? To znaczy przez i formę, i zawartość, nawet kształt wizualny. Myślę, że dokonaliście jakiegoś, stworzyliście coś nowego. Czy jak myślicie, czy jest szansa na to, żeby w ślad za tą
monografią powstaną następne w ten sposób projektowane. Czy inni autorzy, inne wydawnictwa będą próbowały jakby dorównać temu wyzwaniu, jakie wy stworzyliście? Jaki jest odbiór tej książki przez krytyków na przykład, przez wydawców? Là, tout à l'heure, j'ai évoqué les bonnes surprises. C'est que je vous dis dès le départ, nous sommes dans. Je dirais, on vit actuellement une sorte d'âge d'or de la bande dessinée, en tout cas d'âge d'or de la critique et de la reconnaissance de la bande dessinée. Ce genre de livre, et notamment, je pense, aux éditions du Lombard, il y a une quinzaine d'années, on ne l'aurait pas fait. Voilà. Album wpisuje się w dzisiejsze czasy, które nazywam, można nazwać, złotym wiekiem komiksu. Jeszcze 15 lat temu takiego albumu nie można by było wydać. Ja dodam od siebie, że wiąże się to z bardzo pozytywnym odbiorem komiksu przez rynek sztuki. Ten album wpisuje się bardziej w album sztuki niż album komiksu i ilustracji. Alors, ça tient évidemment aussi à l'équipe éditoriale qui est à la tête du Lombard ou d'autres maisons d'ailleurs. Et puis, il y a aussi le fait qu'on a en face, vous savez, le rapport éditeur-auteur est, quoi qu'on fasse, un rapport de force. S'il y a des éditeurs dans la salle, ils le savent. S'il y a des auteurs dans la salle, ils le savent. Effectivement, c'est un rapport de force qui n'est pas forcément un rapport agressif, mais Grégor a plus de force et Piotr ont plus de force d'imposer ce qu'ils veulent par rapport à un petit auteur qui commence, c'est clair. Ale ponieważ dzisiaj Grzegorz też jest dużo bardziej znaną osobą nawet niż 15 lat temu i dzięki Grzegorzowi można w bardzo stanowczy sposób narzucić pewne swoje wizje wydawcom, którzy mają po prostu mniejszy też staż pracy w tej domenie i mniejsze doświadczenie w komiksie niż taki autor jak Grzegorz. Po prostu autorzy często mają już teraz większe doświadczenie, robi się o tych autorach starszego pokolenia albumy o sztuce i forma ich jest już proponowana przez samych autorów, wydawców. I ja też dodam od siebie, że faktycznie było nam dużo łatwiej z nowym wydawcą, nie mówię wydawnictwo, to ciągle było prezentowane w tym samym wydawnictwie, ale wydawcy sami, czyli osoby odpowiedzialne za ten album, zmieniały się w międzyczasie trzykrotnie. Każdy mówił na początku, że to trzeba bardzo, bardzo ostrożnie do tego podejść, żeby się nie pomylić. Tutaj wszyscy ze strasznym nabożeństwem podchodzili do tego tematu. I w zasadzie przez wiele lat temat Rosiński i monografia był takim tematem paraliżującym wydawców. I wreszcie pojawił się taki, którego my zresztą bardzo wspieraliśmy w tej funkcji, wydający też Torgala, któremu się powiedziało: słuchaj, przestajesz o tym myśleć, nie zawracasz sobie tym głowy i dajesz nam pracować nad tym albumem. I on tak w zasadzie powstał bez żadnej ingerencji wydawcy. I już tylko jedyne słowo, które słyszeliśmy od niego przez te lata pracy, to było tak, 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 tak. I aż do końca tak. No i tam nie było żadnej ingerencji. Ingerencji z mojej strony, mimo że moje nazwisko tutaj jest najbardziej wybitne. No, ja kompletnie tego nie wtrącałem, zostawiłem to w rękach ludzi kompetentnych. Pełne zaufanie, jedno słowo. Przepraszam, bo ja też muszę tłumaczyć to, co sam powiedziałem.
pastrum. To jest trochę głupie, ale ponieważ ja prowadzę to spotkanie, ale jednocześnie pracowałem troszeczkę przy tej polskiej edycji, to chciałbym też zadać sobie pytanie, albo go nie zadając, odpowiedzieć na nie, jak wyglądała praca przy polskiej edycji, bo to też jest, myślę, że dla Państwa interesujące. Bardzo długo trwała ten etap redakcyjny. Ja tę książkę przetłumaczyłem dosyć szybko. Przetłumaczyłem go w miarę wiernie, bardzo się staram jakby dochować wierności, ale jakby pojawił się pewien problem związany z tym, że to była książka pisana z myślą o odbiorcy frankofońskim. I tam się jednak pojawiają informacje, które mają pokazać w możliwie najbardziej prosty, klarowny sposób Francuzowi, Belgowi, co się działo w Polsce, jakieś instytucje, jak działały w określonych czasach, z czym byśmy się stykali. My to znamy, prawda? No, przynajmniej powinniśmy znać. I siłą rzeczy ja tę książkę przetłumaczyłem, po czym ona weszła do redakcji i zaczęło się właśnie jakby taka próba dostosowania tej książki jednak, prawda? Czyli dbaliśmy o to, żeby ta książka już nie wyjaśniała oczywistych rzeczy polskiemu czytelnikowi, ale z drugiej strony pojawiła się cała masa informacji dotyczących właśnie rynku komiksowego we Francji, Belgii, w całym tym kręgu frankofońskim, które dla nas nie były takie oczywiste, prawda? Więc to również trzeba było tutaj dookreślić, dobudować. Ja nie miałem żadnego dystansu do tej książki, ponieważ muszę wam powiedzieć, że tłumacząc ją, ja miałem też takie poczucie, że to jest też o tym, co ja sam przeżywałem. Przy niektórych wydarzeniach, o których się w tej książce wspomina, ja byłem, prawda? To się pamiętam z własnych wspomnień. Nawet ja nie musiałem się zastanawiać, jak wyglądały poszczególne sytuacje, bo je mogę przywołać, prawda? Ale z kolei to oznaczało, że ja pewnych niejasności nie wyłapię, bo one są dla mnie, te wydarzenia są dla mnie jasne, oczywiste. W tym momencie Artur Schreiter, redaktor tej książki, mówił, ale ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Trzeba by to było jakby tak wyjaśnić, tak napisać, żeby człowiek, który jest na zewnątrz tej historii, tę historię pojął, prawda? Myślę, że też warto, żebyście Państwo rzucili okiem na bibliografię, która jest na końcu, bibliografię prac Grzegorza. Ona była już w wersji oryginalnej. Myśmy ją uzupełnili o pewne rzeczy, których, no, ze względu też na czas, w jakim nasza wersja się pojawiła, nie było, uzupełniliśmy ją. Dla mnie na przykład była to bardzo cenna, nie tylko sama bibliografia, ale książka była bardzo cenną pomocą w kupieniu sobie wszystkiego, co Grzegorz Rosiński stworzył, prawda? Okazuje się, że jest autorem takich, a nie innych książek, takich, a nie innych kartek pocztowych, takich, a nie innych okładek płytowych. I naprawdę można z tą książką jako przewodnikiem w ręku wejść sobie do internetu albo iść do antykwariatu. Chodzenie z książką może jest dosyć trudne, ale można sobie jakiś spis zrobić. I naprawdę natykamy się na niesamowite rzeczy, których nie pamiętaliśmy, czyli nie skojarzylibyśmy ich z nazwiskiem Grzegorza Rosińskiego, a ono tam widnieje. Podręczniki szkolne na przykład. Ja sobie ostatnio kupiłem podręcznik do języka angielskiego. Mimo że tak, już trochę znam ten angielski, ale są ilustracje. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na przy poszukiwaniu ilustracji, między innymi płyt właśnie, co było też ciekawe. Jedna z płyt chodziło o Grzesiuka. Ilustracja oczywiście została umieszczona w książce, bo była podpisana projekt graficzny Grzegorz Rosiński, ale szczęśliwym trafem spotkałem córkę Kasię Stan, Janusz Podziad, ale to jest okładka mojego taty. Drukarz się pomylił w 1969 roku i podpisał Grzegorz Rosiński, Stannego. Zresztą wtedy znaliście się, lubiliście i mieliście podobne rysunki. I akurat nawiązując do książki, to jest, nie wiem czy widać, ale później będziecie mogli zobaczyć,
ale w zamian mam tu taką ciekawą rzecz. To jest wydanie Wyspy Skarbów Roberta Louisa Stevensona z okładką projektu Janusza Stannego. I jak ktoś rzuci na nią okiem, to widać, że jest tutaj torga w trójgraniastych kapeluszu. Ale jest lepszy, bo ma dwie blizny. Ma dwie blizny, tak? Pod każdym okiem ma blizny. Nie miałem wątpliwości, to jest torga, to on to rzucił jeszcze drugą bliznę. Myślę, że to taki kupon był przyjacielski w stronę Grzegorza, więc albo odwet za tą okładkę, która została podpisana, prawda, nie tym nazwiskiem, po latach, prawda, no więc... Bardzo, bardzo dużo. Był asystentem Jana Marcina Szancera, profesora na ilustracji na Akademii Warszawskiej i on, ja zawsze byłem zafascynowany jego ilustracją. Zresztą to mnie jednało bardzo, ogromnie mi pomogła ta walka z anegdotą w malarstwie na Akademii, ten czas abstrakcji, czystej formy, ten okres młodych, gniewnych artystów, którzy walczyli o tą sztukę wtedy, ta cenzura, która mi bardzo, bardzo też pomogła, bo było z kim się podroczyć, powalczyć. Przekonywać i na przykład to podejście do komiksu, które mi zostało później, które wyszło z ilustracji, że każdy temat potrzebuje innych środków wyrazu, każdy temat to jest inna wyprawa, inna przygoda, każda książka. No inaczej ma trzeba rysować, jak ktoś robi science fiction, to musi inaczej do tego podejść niż do historii o zwierzątkach, albo ilustracje dla dzieci, albo do Wikinga. Każda właściwie, ja też tak próbowałem, nawet w komiksie również, w ilustracji to oczywiście, ale chciałem zaznać tej przygody, nie narażając się na niebezpieczeństwa walki z lobami w dżungli afrykańskiej, tylko w siebie, w mojej pracowni, w mojej piwnicy. I to zostało wyszło właśnie z Akademii. Bardzo serio traktowałem te studia, znaczy nie spytałem specjalnie profesorów, ale wykorzystywałem te wspaniałe możliwości, jakie mi dawały studia, te warsztaty, to wszystko, rozmowa z kolegami, przyjaźnie, to było, ale to po prostu bardzo cenię sobie studia artystyczne. Im bardziej mnie zwalczano wtedy, tym bardziej to było, okazało się później ważne. Wszystko jest na temat. Mam jeszcze pytanie i do Piotra, i do... Nie, właściwie też do was wszystkich trzech. Jaka była reakcja czytelnika? Bo ja pytałem o taki odbiór krytyków, wydawców, a czytelnicy jak do tego podeszli? Czy macie takie świadectwa, że czytali i... Tak. I co oni na to? Oczywiście wyłącznie francuskich czytelników. Czytaliśmy opinie, no o la la, faktycznie było coś, co się powtarzało, entuzjazm ewidentny, w zasadzie nie było jakichś problemów, no że za ciężka trochę, może 2,5 kilo, to nie każdy potrafi stosowana. Trzeba sobie specjalną półkę zafundować w domu na te książki. No, ale zresztą zakładaliśmy, że nie będzie to album, z którym będzie się chodziło do toalety, tylko raczej będzie leżał na stole w salonie i taki mieliśmy pretensjonalny zamiar i nam to akurat się udało. Cieszymy się co do odbioru również, że we Fnaku na przykład, w La Défense on był po prostu w bestsellerach. Stała książka, czyli tak, no baliśmy się oczywiście, że będzie niestrawna, ale jak już zdecydowaliśmy, że zrobimy monument, no to trzeba by było być konsekwentnym. Co do odbioru, ta książka jest bardzo pozytywnie odbierana przez ludzi, którzy z komiksem też nie mają wiele często wspólnego. Po prostu miłośnicy pięknych ilustracji bardzo pozytywnie się na ten temat wypowiadają. Mało tego, często zaczynają czytać komiksy, bo nie zdawali sobie sprawy, że komiks może należeć do tak szerokiego spektrum wypowiedzi plastycznych. Czyli no, jakiś drastyczny krytyk nie czytałem, niestety nic nie mogę na ten temat. No to
Jak ktoś ma jakieś, to bardzo chętnie poprawimy się. Po przeczytaniu oczywiście całości. Oczywiście. No i jeżeli znajdziecie coś takiego jak ta historia z niewłaściwym podpisem na płycie, to oczywiście wszelkie tego typu informacje bardzo się wszystkim przydadzą. Jeszcze miałem taki, przepraszam, że ci powiem słowo, albo kończymy? Ja jeszcze. Mieliśmy taki zamiar również, żeby pokazać wśród tych ilustracji raczej obrazki, które są mało znane, reprezentacyjne, na przykład do Torgala, no bo łatwo by było w końcu wziąć kilka stron Torgala i załatwić sprawę, ale raczej takie, które są również komplementarne do wiedzy, którą już się ma o Torgalu na przykład, czyli bardziej niektóre elementy od strony kuchni, szkice, albo na przykład wybrane ilustracje z książeczek dla dzieci, które niekoniecznie były wybrane do publikacji. Czyli te odrzucone, które zresztą po konsultacjach z ojcem okazywało się, że były dla niego ciekawsze i żałował, że nie były publikowane wcześniej. Czyli to była też okazja pokazania rzeczy, które w domu na przykład są od lat i które po prostu nie miały nigdy okazji wyjść na światło dzienne. Ja oczywiście zaraz dopuszczę i Państwa do głosu, żeby parę pytań zadać autorom, ale myślę, że jak już jesteśmy, nie rozmawialiśmy w ogóle o tym, co dzieje się w świecie Torgala, a to warto chyba zapytać, jak wygląda sprawa kolejnych albumów, kiedy się można ich spodziewać. No właśnie. No co się dzieje? Mamy do zrobienia jeszcze kilka albumów, żeby serię Torgala... No jest nowy scenarzysta, prawda? Główna seria Torgala, Luv i Chris de Valon mają się zbiec w pewnym momencie za dwa albumy Torgala. Chyba trzy albumy Chris i też dwa albumy Luv, gdzie wszyscy się spotykają, padając w ramiona i pewnie się wyżynają. Nie wiemy jeszcze nic kompletnie na ten temat, co się będzie działo, ponieważ scenarzyści trzymają nas w napięciu do ostatniej chwili. Do tego później czasami niestety musimy ich zmieniać. I co do współpracy z Xavier Dolisonem na przykład, który jest autorem najnowszego scenariusza Torgala, nad którym ojciec pracuje w tym momencie. No, współpraca była dosyć... Wchodzić detale, jak to wyglądało? Mniej więcej o to pytałeś, czy... Chcecie detale? Tak. No, sprawa była taka, że sąd się zmęczył pisaniem najwyraźniej. Szukaliśmy po prostu wyjścia z tego Bagdadu. I poprosiłem wydawcę o znalezienie najlepszego aktualnie dostępnego scenarzysty na rynku. Już nie chcieliśmy próbować z młodymi talentami, mimo że wierzymy w młode talenty, ale... Nie mieliśmy jakby już pola manewru, nie chcieliśmy popełnić już żadnego błędu. W związku z tym zaproponował nam Xavier Dolisona, który wiele lat temu zrobił próbę scenariuszową dla nas, o której my nie wiedzieliśmy, ponieważ ówczesny wydawca, jeden z tych, który nie poradził sobie też z albumem, poddał carte blanche scenarzyście, który podobno zrobił 60-stronicowy komiks z kompozycją stron kompletnie niesamowitą, po 12 obrazków na stronę, gdzie średnio jest około 9 i raczej zatrzymujemy się na 46 stronach albumu. Maksymalnie 9 na stronę. I przedstawił nam Xavier Dolisona, który po bardzo precyzyjnym briefie, ile ma być obrazków, ile ma być stron, czyli chyba 5 czy 6 lat po tamtej próbie, no zrobił 58 stron, 12 obrazków na stronę, czyli można było tu i faktycznie później chodziło o to, żeby przez 2-3 tygodnie przerabiać jego scenariusz wspólnie oczywiście, znaczy on miał przerabiać na moją prośbę. Ja z nim pracowałem po prostu na tym scenariuszu, wiedziałem, że każda wycięta scena, którą on może wyciąć w ciągu jednego dnia, no bo jeśli facet idzie w tamtą stronę, ale u niego on jeszcze pójdzie tam, żeby wrócić, żeby to iść tam, no to po prostu ucinamy to, żeby poszedł w lewo. I to jest mniej więcej oszczędność miesiąca, dwóch miesięcy pracy
mojego ojca, kiedy on po prostu może to wyciąć sobie w ciągu jednego dnia. Natomiast, żeby go do tego nakłonić, to trzeba 2 tygodnie siedzieć. No tym namnożyło się postaci mnóstwo różnych, których tam nie wiadomo, co z nimi zrobić. Więc ja mówię, to słuchaj, to wyrznij tych wszystkich, już się pozabijaj tych aktorów, którzy tam wyglądają niepotrzebnie. I on to zrobił. No z tym ale to jest, no tak, teraz to jeszcze robię spoiler, ale tutaj nie mówimy, co będzie dalej. Nie, wszystko się wyjaśniło i teraz mamy... Tak, wszyscy zginęli na pierwszej stronie, po bomba atomowa. Ale trzeba mieć litość do autora, który się pęta, próbuje tam coś wciskać, jakieś swoje książki, można go zlikwidować. Czyli współpraca z człowiekiem, który jednak jest doskonałym scenarzystą i który ma na swoim koncie wiele albumów, ale pisanych w zupełnie innym formacie, no to jest, nie, to nie jest prosta sprawa, to jest docieranie się ewidentne, no, ale to jest też docieranie, gdzie w zasadzie poznają się ludzie i uczą się pracować ze sobą, i żeby dojść wspólnie do jak najlepszego wyniku po prostu. No dobrze, czy ktoś z sali ma pytanie? Ja. Mogę tak? Ja mam 2 krótkie. Dzień dobry, mistrzu. Pierwsze pytanie odnośnie trochę związane, niezwiązane z monografią. Jakiej muzyki pan słucha? Jaka muzyka pana inspiruje? I 2, który z album? Muzyka? Tak. Żadna. Inspiruje. Mnie muzyka przeszkadza, ponieważ ja nie lubię, jak tworzę coś tam, to nie lubię, żeby inna twórczość, dzieło kompletne, które było, jest po to, żeby słuchać go w skupieniu, żeby mi się nakładało na to, co ja robię, też w skupieniu. To są 2 rzeczy, które nie były. To nie jest muzyka komponowana do obrazu. Ani ja nie robię obrazu, to jako nie wizualizuję tego utworu muzycznego. Dlatego wolę muzyki nie słuchać przy pracy. Ja wolę, żeby mi tam coś gadało, na przykład audiobooka słucham, bo ja nie muszę się skupiać na tym, coś tam słyszę, coś nie słyszę, jak maluję, zapełniam przestrzeń, to przepraszam bardzo, ale moja muzykę to ja słucham wtedy, kiedy nie pracuję, kiedy jest, a takich momentów mam bardzo rzadko, mi się zdarzają, żeby mógł się poświęcić tylko tym. A zbyt szanuję muzykę, bardzo dużo respekt też i do kompozytora, żebym tak sobie mógł uważać, jakoś takie dźwięki, takie burczenie gdzieś tam z tyłu. Natomiast to nie jest. No i to taki mam do muzyki stosunek. Dziękuję. A drugie pytanie. Za tym trochę słaby słuch mam. Nie słyszę stereofonicznie, tylko na jedno ucho. Drugie pytanie, takie, który z albumów Torgala jest taki pański, taki najbardziej pana satysfakcjonuje? Nie no, wszystkie mają sens, tak jak rozdziały w książce. Muszą być, to są niektóre, które miałem większą frajdę w rysowaniu, to są bardziej plastycznie. Nie wiem, może Lufa, ta Wilczyca, bo tam dowiosą sobie ten las, natura, deszcz pada, to wszystko można tam się. Tak sobie można było fajnie to impresjonistycznie trochę potraktować. Tam jeszcze inne albumy są, to są dosyć, to były ciekawe momenty, ale to nie tak, to jest tak, jak się wszystko. Takie moje dzieci są, wszystkie te moje obrazki, ja wszystkie kocham i bardziej. Czasami są mniej udane, a to tym bardziej się nie kocham. Wszystko jest potrzebne, bo to jest jakaś konsekwencja, jakaś droga rozwoju musi być. Czasami jest krok do tyłu, żeby zrobić 2 do przodu. Ale kierunek jest słuszny, droga trochę wyboista. Dzień dobry. Ja mam bardzo proste pytanie. W jakich językach została ta książka? Czy tylko po francusku i po polsku? W jakich językach została ta książka? Czy tylko po francusku? Ponad 20 języków. Ale nie, to jest monografia.
pornografia. Nie, komiks. A to jest zagadka, a co mogę wygrać? Nie, no, w jakich językach ukazała się monografia? Po francusku i tylko po polsku na razie? A czy są jakieś plany? Żeby... Ale to nie było przeznaczone do idei. To było przeznaczone raczej dla czytelnika. Niemcy się zainteresowali. Najbardziej okulą, najbardziej świadomy tego, kim ja jestem, co robię, to jest rynek frankofoński, polski, więc to wystarczy. Widzę na sali wydawców z Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Anglii. Zapraszamy na rozmowę. Bo... Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Ile panu zajmuje malowanie obrazu? Załóżmy, że to jest ilustracja albo coś w tym rodzaju. Na malowanie, na przykład białego niedźwiedzia na krze lodowe. To robię trzy kropki i jest ok. Wszystko zależy od tematu. I czy pod Grunwaldem jeszcze nie malowałem, to ja jak na Marię to powiem, jeszcze nie skończę. A mam jeszcze skończę, to powiem, ile mi to czasu zajmie. A jeszcze mam drugie pytanie, a oprócz pańskich komiksów, jakieś gatunki innych komiksów pana interesują, czy tylko te, które pan zrobił? Podczas kiedy je rysuję, to tak. A czy chodzi mi, czy inne gatunki komiksów pan czyta, czy... Nie mam czasu na to. Ja teraz ostatnio zacząłem grzebać. Nie, taka historia. Ja rozmawiałem z kilkoma kolegami, którzy już z tych starych dinozaurów, którzy mają podobne problemy jak ja, że teraz mają wrażenie, że tracili entuzjazm, czy dziecięcy entuzjazm, jaki mieli kiedyś, jak zaczynali robić komiksy. Teraz jak odnaleźć? Więc trzeba po prostu zacząć grzebać w tym, co kiedyś było w źródłach. I jak ja czytam komiksy, to nie te, które w tej chwili się robi. Nie trendy aktualne, nie. Sięgam do źródeł, żeby znowu się poczuć tym dzieckiem, które jest tym pasjonatem, tym, który pierwszy raz te Donaldy w gumie do rzucia, takie różne... czy gazeta Vaillant, czy jeszcze starsze, czy ilustracje jakieś, które były mnie pasjonowały, te XIX-wieczne drzeworyty, które były moją inspiracją w tamtych latach. I to, do tego sięgam, a nie do komiksów w ogóle, bo ja jestem autorem, a nie odbiorcą. Trzeba się zdecydować. Nie ma na to czasu. Dobrze, to ja jeszcze mam pytanie w takim wypadku, czy jest szansa, że zobaczymy na przykład dzieło tego typu, jak na przykład Szminkiel lub Jans jeszcze od pana? Jak ktoś to zrobi, to jest szansa. Naprawdę, no ja nie wiem. Ja to mi zajęło, to by był więcej odpowiednik trzech albumów normalnych Szminkiel. Tylko, że ja nie robię koloru do niego, więc kolor w ogóle to nie miał być. Po wielu latach ukazał się kolor, ale gdybym ja to robił, to jest równowartość trzech albumów, to ile ja mogę jeszcze włożyć? Nie, długo. Ja zmienię to pytanie, czy otrzymujesz jakieś propozycje typu scenariusz z pytaniem, czy byś go nie narysował? Czy pojawiają się teraz? Inicjatywę teologiczną? To było jedyne, które inicjatywę teologiczną. Czekamy na to organa. Chciałbym stworzyć mitologię, domyślę stworzyć, religię na mój sposób. Ale to nie ma sensu powtarzać tego, co się już zrobiło.
przykład kwestię ciągnięcia Schnickla, żeby zrobić Schnickel 2. Nie ma powodu żadnego. Witam. Mam pytanie takie, wspominał Pan o jakichś swoich inspiracjach, że Pan sięgał do przeszłości. A skąd w ogóle wzięło się zainteresowanie komiksem? W tym czasie to chyba była dziedzina sztuki, która w Polsce de facto nie istniała. Skąd się, jak Pan rysował ten pierwszy diadem Tamary, czy to miała być jednorazowa jakaś przygoda? Czy Pan od razu wiedział, że to jest to i ten komiks będzie przez Pana tak długo rozwijany ku uciesze publiczności? Ja się też nie urodziłem na to, żeby opowiadać historyjki w obrazkach, nawet swoje własne, a później ja byłem zawsze od dziecka zakochany w literaturze rakowej, w tekście, który nie miał obrazków, musiałem je robić, związek ilustrację do jako dziecko jeszcze. A później się zorientowałem, wpadłem przypadkiem na coś takiego, co było, że to coś, co łączyło literaturę z obrazkiem, z ilustracją, bardziej integralnie, bardziej całościowo tworzyło się to jedno, bo to ilustracja z tekstem, albo tekst, który stanowił ilustrację. Jakiś taki fenomen, o tym nie miałem pojęcia. No i odkryłem to w sobie i ja się czułem trochę, że coś odnajdywałem, coś, czego nie było w moim świecie, to nie istniało. I właśnie dlatego, że nie istniało, to ja zacząłem to robić. Instynktownie niejako. A potem się okazało, że to nie funkcjonuje na całym świecie, tylko nie w naszym. W moim zaczęło powstawać dopiero, w moim świecie prywatnie, w mojej główce dziecięcej. Natomiast w Polsce to nie istniało w ogóle. I dlatego należało to robić. Dlatego wiem wszystko, żeby to zaistniało. Nie tylko dla mnie prywatnie, ale dla moich kolegów, dla mojego miasta, dla mojego kraju. Ja robiłem to na szkolnych zeszytach, byłem sobie sam autorem i czytelnikiem zarazem. Tak czytałem, tak robiłem, jak mi to było wydrukowane. Tak sobie to wymyśliłem. Ale to było powód właśnie, dlatego że jak to modyfikowane, także dla trzeciego kraju, gdzie to nie istniało i ja to zacząłem robić. No właśnie dlatego, że nie istniało, ja to zacząłem robić. Ja wszędzie to, co już istnieje, to ja nawet nie próbuję, bo są inni, którzy to robią, robią to lepiej ode mnie. Ja wszędzie tam, gdzie czegoś, coś brakuje, to ja tam próbuję zaistnieć i tam coś. Tak jakby no, czekano na mnie, bo jak nic tego nie robi, to ktoś musi. No. Ja się rozglądam, nie widzę nikogo. Znaczy znowu na mnie padło. Ja chciałem dopowiedzieć, że bardzo szczegółowa odpowiedź na Pańskie pytanie znajduje się w tej książce. Naprawdę, wystarczy tylko kupić, prawda? Przeczytać, naprawdę. Dokładnie to, co Pan pytał, zostało niezwykle porządnie wyjaśnione i z pewnością będzie Pan usatysfakcjonowany. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jak ktoś nie chce za dużo czytać, by się nie zanudzić, to zawsze ma obrazki, ale może przeczytać pierwszą wersję mojej monografii, którego autora mamy przed sobą, Wojtka Milka, który jest katalogiem do mojej wystawy, do Stalowej Woli, później w krakowskiej Marce. Tam dla odmiany nie ma wywiadu. To jest taki mały, taki biżu, taki mały, naprawdę to jest świetna rzecz. Ale szczerze mówiąc, to była taka przymiarka do podobnych słów, dużo obrazków. Tak. No jeszcze ostatnie pytanie, bo już nam się czas kończy. Jeszcze szybciutko, dobrze? Dzień dobry. Ja zacznę od tego, że 26 lat kocham Torgala i chciałabym Pana spytać o jedno. Co na to Pani mąż? Pozbyłam się go. Został Torgal. Chciałam się jednak
tylko dowiedzieć, czy jak patrzy pan teraz na nową Chris de Valnor, malowaną przez Devita, czy to jest pana Chris, czy patrząc na te postacie, czuje pan, czy to są pańskie postacie, czy to jest coś takiego, co pan stworzył i czy ta, najbardziej mi chodzi o Chris, której nie potrafię odnaleźć w tych nowych albumach, to nie jest pana Chris i ja jej po prostu nie widzę. Czy pan patrząc na nią widzi, że to jest ta pańska Chris, którą pan stworzył? Ja niczego nie stworzyłem, jestem ciągle w trakcie siłowania zrobienia tego. Te wszystkie postaci, które ja robiłem, to one wciąż zarzucasz za niepodobne. To jest niepodobny, tu jest bardziej podobny, tu mniej. Devita zrobił to po swojemu też. On też szukał z jakiejś własnej rysować postać, która mu się lepiej czuł. To jest jego aktorka. Ja zatrudniłem, to jest jego film, tylko że klimat musi być podobny, ale jeśli chodzi o... Ważne jest co, jak się Lolek i Lolek mają twarze rozpoznawalne, ponieważ jeden ma trzy włoski na głowie, to jest Lolek, a drugi jest Lolek, to ma grzewkę. I tutaj, jeśli ktoś ma, dlatego Torgal, który jest to facet, który ma czarne włosy i ma bliznę na policzku, i raczej jest nieogólony, no to wiadomo, że to Torgal. Czy on jest podobny bardzo do jednego? Podobny do jednego? Niepodobny. Ktoś nosi ciągle taką samą koszulkę w paski, to jest ten Charlie. Gdzie jest Charlie? Takie jest seria książeczek. Nie wiem, czy w Polsce to jest też. Tak, bo musi mieć coś rozpoznawalnego. Jeśli czytelnik odbiera ją jako Chris, to jest dobrze, to ja się godzę na to. Jest to skuteczne i funkcjonuje. Natomiast ja ciągle poszukuję, bo ja z Torgal nigdy nie miał, czy Chris de Valnor. Jak ja zacząłem rysować, to ja nie mam pojęcia, co to jest. Ja ciągle byłem w fazie castingu, z próbnych zdjęć, zmieniania, szukania tego wirtualnego aktora. I ja do tej pory w zasadzie nie mogę się zdecydować. Słuchajcie, Dani, ja do tej pory nie wiem, czy Torgal ma oczy brązowe, czy niebieskie, czy ja. Zauważyliśmy. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, czasami ma niebieskie, czasami. Potem mi Grażyna zaczęła go malować, Gazprzak, to jest, bo swoje kolory robiła. Ale to jest nieważne wszystko. Ważne jest, żeby to było wiadomo, że ta sama postać. Torgal i to jest. No, to samo i wszystkie inne postacie też. Bo jak ja bym pracował, jak ja mam schemat, że ciągle bym tak samo rysował, tak sam nos miałby, takie same... Ale ta aktorka podoba się panu, no, czy się panu nie podoba? Jakoś tam się zanudził przy tym. To jest ostatnie. No, ciągle muszę być niepewny. Ciągle muszę szukać. Muszę te adrenalina musi wystarczyć. Tak, zdaje się, że jeszcze pytań byłoby parę, ale czas nam się niestety skończył. Bardzo dziękujemy. Wysyłam.